I teraz generalnie bądź tu mądry i pisz wiersze, bo w 99 roku linia została zawieszona. Nie jest to może długa w Czarnobylu, ale jak szybko się idzie, to można się zmęczyć. Witam Was serdecznie. Akurat teraz zaczęło wiać. Wielkopolski Park Narodowy. Tu właśnie teraz się znajdujemy, a dokładniej w okolicach Osowej Góry. Czyli tak naprawdę wzniesienia o wysokości 131 metrów, 2 nad poziom morza. Jest to najwyższe wzniesienie w obrębie właśnie tego parku. Wielkopolskiego Parku Narodowego. A nas dzisiaj poprzez studnię Napoleona będzie interesowała dawna stacja kolejowa Osowa Góra. Zanim dojdziemy w to urokliwe miejsce, tylko tak kilka ciekawostek, że po zachodniej stronie szczytu tej Osowej Góry znajdowała się kopalnia gliny. Czyli najprawdopodobniej tam, gdzie obecnie jest jezioro Glinianki. Wieżą widokową. Ten urobek był transportowany w dół wagonikami, które zjeżdżały pod wpływem grawitacji, jednocześnie wciągając pusty. I co? Słuchajcie, niedaleko też tego wzniesienia właśnie znajduje się te resztki tego przystanku kolejowego Osowa Góra, który nas interesuje najbardziej. Słuchajcie, pomiędzy rokiem 70 a 1984 na północnym stoku wzgórza znajdował się również wyciąg narciarski, o czym nie miałem zielonego pojęcia. Fajnie, że to teraz można tak łatwo, szybko sprawdzić. No to jesteśmy, słuchajcie, na peronie tego dworca. Osowa Góra. Generalnie troszkę się w głowie nie mieści, że się potoczyło, jak się potoczyło. A już zaraz Wam powiem, dlaczego. Teraz to już jest tylko śmietnik. A budowę rozpoczęto w 1910 roku. Ukończono 2 lata później. I słuchajcie, do 1939 roku ta linia była bardzo mocno eksploatowana. A w letnim, tak naprawdę w województwie poznańskim jeszcze wtedy, no, była najbardziej uczęszczana. No, przyjeżdżali tutaj przede wszystkim z Poznania, z dworca letniego. No i też była jakby dla pacjentów Ludwikowa, które jest niedaleko, czyli tego szpitalu, co Wam mówiłem, też mieli fajny tutaj dogodny dojazd. Po II wojnie światowej ruszyły i od 57 roku XX wieku był to tak naprawdę najpopularniejszy punkt dojazdowy na teren parku. No i co? No nie mogło być tak pięknie, prawda? No nie mogło. Zaraz powiem Wam coś więcej. Sobie zerkniemy jeszcze tu. Tutaj latarko, no. No stare latrynki. Czyli szalety były.
teraz generalnie bądź tu mądry i pisz wiersze, bo w 99 roku linia została zawieszona i ostatni pociąg przyjechał 1 października tego roku. I od tamtej pory, no jak mieliście sami okazję zobaczyć, wszystko niszczeje, zostało samopas. Nawet skradziono znak lokalizacyjny z napisem Osowa Góra. I teraz bądź tu mądry. Dlaczego najbardziej uczęszczana trasa zostaje zamknięta? Oczywiście pewnie zawsze chodzi o pieniądze, ale no logiki tutaj chyba większej brak. Całe szczęście od 2013 jakby została znowu przejezdna, ponieważ powstała kolej drezynowa. Można sobie wypożyczyć drezynę. Tutaj oczyszczono troszkę te tory z tych śmieci i tak dalej, z gruzowiska jakiegoś. Kiedyś były dwa tory, obecnie jest tylko jeden dla drezyn, czyli drezyny, kiedy tutaj wjeżdżają, muszą tym samym torem wyjechać. Nie jest to może długa w Czarnobylu, ale jak szybko się idzie, to można się zmęczyć. My byliśmy, słuchajcie, tam. Tam była stacja kolejki Osowa Góra. A taka ciekawostka. Widok na Mosinę. Czy tak naprawdę szczyt Osowa Góra jest tam. Tu są Glinianki, czyli jezioro, które powstało, wydrążone zostało przez wydobycie gliny. I do dzisiaj ta glina tam jest. Ciekawostka z wczoraj albo z dziś. Kąpielisko zostało zamknięte ze względu na sinicę. Jak widać, pusto. W tych oto pięknych okolicznościach przyrody po prostu się z wami pożegnam. Dziękuję, że byliście ze mną i do następnego razu. Cześć! Nie byłbym sobą, gdybym nie musiał sprostowania wcześniejszego. Generalnie, jak spojrzycie na poprzednim filmiku, to patrzcie bardziej na lewą stronę, na takie wystające zbiorniki. Tam była ta Osowa Góra, znaczy jest. Teraz tam są zbiorniki, chyba oczyszczają tam wodę. A taka ciekawostka, żeby już dograć, słuchajcie, tu jeszcze nad tą plażą znajduje się coś takiego. Co to mogło być? To jakiś schron? Czy to jednak... Nie, no schron to nie. Ale zawsze mnie ciekawi, co to mogło być. Taki gratis. Trzymajcie się. Hej, cześć.